Spotykamy się dzisiaj za sprawą czwartej edycji zbiórki mikołajkowej dla mocarzy z Mocarzewa. Z nami jest pan Paweł Kret, wolontariusz stowarzyszenia Razem Możemy Więcej, który jest z tą akcją związany od samego początku, właściwie ją zainicjował. I o tej akcji właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Ja, panie Pawle, chciałam na początek zapytać, czy pamięta pan to swoje pierwsze spotkanie z mocarzami? Co pan zastał na miejscu, kto pana przywitał? Dlaczego to miejsce tak pana poruszyło? Witam państwa bardzo serdecznie. Tak, pierwsza akcja została zorganizowana tuż po zarejestrowaniu naszego stowarzyszenia. Było to w 2020 roku. We wrześniu zarejestrowaliśmy stowarzyszenie, a w grudniu już udało się zorganizować pierwszą edycję. Dlaczego właśnie mocarze? Tak naprawdę chcieliśmy zrobić coś dobrego przed świętami, chcieliśmy komuś pomóc, tak? Już jako zarejestrowane stowarzyszenie, chcieliśmy zrobić coś dobrego, tak? Dowiedzieliśmy się o takim wspaniałym właśnie domu mocarzy, gdzie przebywa naprawdę niesamowita grupa osób, które potrafią, od nich bije naprawdę takie ciepło, oni potrafią się tak odwdzięczyć, tak po prostu, taką w sobie mają niesamowitą moc, że wracamy tam do tej pory. Zorganizowaliśmy wtedy dla nich pomoc, pamiętam, taką rzeczową. Udało się zebrać ponad 2 tony darów. To była pierwsza edycja, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo taka efektywna. I to pewnie też w jakiś sposób was uskrzydliło do tej dalszej pomocy. Tak, ponieważ też takim jakby drugą przedmiotem, który udało się zorganizować, to był właśnie zakup trampoliny, tak? Bezpiecznej trampoliny, gdzie wcześniejsza została po prostu uszkodzona, tak? Więc radość tych dzieci, pamiętam, była naprawdę niesamowita. Oni się tak z tego po prostu cieszyli, no tego naprawdę nie da się opisać. Tam trzeba być, trzeba zobaczyć tą moc, jaka od nich po prostu jest przekazywana i dopiero wtedy można naprawdę poczuć to na własnej osobie, jak to wygląda. Strażacy zawieźli właśnie trampolinę, te dzieci naprawdę wskakiwały dosłownie do samochodu strażackiego, tak, do nas się przytulały po prostu tak bez niczego, nie trzeba było w ogóle ich prosić, tak, podchodziły, przytulały się, naprawdę niesamowite, niesamowite miejsce, niesamowite wrażenie. I to była właśnie ta pierwsza edycja zbiórki, ale potem były kolejne i udało się pomóc w dużo większej skali. Co jeszcze udało się zakupić dzięki waszym zbiórkom? Tak, w kolejnej edycji, w drugiej edycji udało się zebrać ponad 1 tonę darów i zakupić, zorganizować w sumie akcesoria komputerowe, tak, które właśnie siostrom były potrzebne wtedy. Myszki, klawiatury, naprawdę była tego spora ilość, udało się ten cel osiągnąć. I w kolejnej edycji? Tak, kolejna edycja była to jeszcze... To było coś. To było tak, to było coś. Kolejna edycja. Udało się też zebrać ponad 1 tonę darów rzeczowych oraz zakupić dużą przemysłową zmywarkę oraz pralkę i suszarkę. To był naprawdę wyczyn, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że uda ten cel się osiągnąć. Pamiętam, że były bardzo duże jednorazowe wpłaty, nawet po 1000 zł, które was zaskakiwały, prawda? Tak, to było naprawdę niesamowite. Tutaj pomoc państwa przede wszystkim, tak, bo to dzięki państwu ta edycja kolejna ma też sens, i tak jak i wcześniejsze zresztą. Tak, wpłaty były naprawdę niesamowite. Były duże, duże były wpłaty, ten cel naprawdę udało się dosyć szybko osiągnąć. Wtedy pamiętam, że właśnie zwiększyliśmy tą zbiórkę jeszcze o zakup chyba pralki z suszarki, tak? Więc naprawdę tutaj efekt był, odzew społeczeństwa, tak? Państwa serca naprawdę był niesamowity. Jesteśmy z tego powodu naprawdę bardzo szczęśliwi, ponieważ no, zmywarka też siostrom się psuła, tak? One dużo pieniędzy po prostu wydawały na regularne jakby już po prostu naprawy, a wiadomo, no ciężko jest tak wydać ileś tam 1000 zł od razu na zakup nowego sprzętu, tak? I tutaj udało się ten cel zrealizować. Zmywarka wiem, że służy w Mocarzewie do tej pory. Super, naprawdę są niesamowite przeżycia, niesamowita radość i państwa w ogóle, którzy pomagają, i tutaj nas jako organizatorów, niesamowita jest radość. No właśnie, i przychodzi ten kolejny rok, kiedy zbliżają się święta, i wy stawiacie sobie kolejny cel, jak pomóc mocarzom. No i właśnie w jaki sposób w tym roku chcecie im pomóc i jakie są te kolejne etapy, tak? Ponieważ wiemy, że tych form pomocy jest kilka.
Tak, w tym roku, tak samo jak i w poprzednich ubiegłych latach, jest zbiórka darów rzeczowych, czyli rzeczy, Ona już które. trwa, prawda? Tak, zbiórka darów rzeczowych trwa. Potrzebujemy tak na dobrą sprawę wszystkiego tego, z czego korzystamy w domu na co dzień. Proszków, płynów, artykułów spożywczych, tak z długim terminem ważności. Co jeszcze może być? Pościel, ręczniki, chusteczki nawilżone. Tego wiem, że w mocarzywie naprawdę idzie bardzo, bardzo dużo, ponieważ no, tam są osoby, wiadomo, z różnymi tak schorzeniami, z różnymi niepełnosprawnościami. Tych chusteczek naprawdę tam idą bardzo duże ilości, tak samo jak i proszków. Środki czystości, płyny wszelkiego rodzaju, do mycia okien, proszki, papiery, naprawdę wszystko to, co korzystamy na co dzień u siebie w domach, tak aby po prostu siostrom było łatwiej prowadzić to wspaniałe miejsce. I gdzie te przedmioty możemy dostarczać? Tak, te przedmioty możemy dostarczać do Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej. W tym roku na ulicę Mostową 4, ponieważ tą edycję tworzymy właśnie z łowickie.pl oraz już drugi rok z Fundacją Radia Niepokalanów, więc zapraszamy najlepiej do kontaktu z nami, organizatorami, gdyż nie zawsze tam jesteśmy, tak? Więc lepiej się skontaktować i przyjść, przynieść tak, abyśmy byli, niż czekać pod schodami, tak, pod drzwiami i czekać na kogoś, aż ktoś przyjdzie. W Fundacji Radia Niepokalanów w Teresinie też oczywiście można te dary zostawiać. Jeżeli ktoś ogląda nas z bardzo daleka, naprawdę, nie wiem, z Wrocławia przykładowo, może takie dary nam przesłać po prostu paczkomatem, tak? Chociażby w tym roku też właśnie taka nowość, że możemy przyjąć te dary pocztą. Zbiórka jest zarejestrowana, tak? To jest ważne. Ona jest publiczna, więc musimy się z niej też rozliczyć. Dlatego ważne jest też, aby te dary trafiały bezpośrednio do nas, a nie do sióstr, ponieważ bywały takie przypadki też, że niektórzy dzwonili od razu do mocarzewa, do sióstr, tak? Siostry za bardzo nie wiedziały, o co chodzi. No, wprowadzało to takie troszeczkę zamieszanie. Dlatego prosilibyśmy, aby jednak te wszystkie zebrane rzeczy, dary trafiły do nas. Mogę już zdradzić taką tajemnicę malutką, zresztą już dzisiaj zostało to też opublikowane na naszym Facebooku, że już pierwsze dary trafiły do mocarzewa. Mhm. Tak, są to warzywa i owoce, o których też właśnie wspominaliśmy. W tym roku też tą zbiórkę właśnie postaraliśmy się rozszerzyć, tak, o takie właśnie rzeczy jak owoce, warzywa. Warzywa dla zwierząt przede wszystkim, tak, ponieważ w mocarzewie wiemy, że są zwierzęta, alpaki, króliki, konie, pieski są, tak? Te zwierzęta są, wiadomo, w celach rehabilitacyjnych, tak? One nie są tam po to, żeby było jakieś sobie tam mini zoo i coś, ale jednak to jest element też rehabilitacji dla tych podopiecznych, tak? Podopieczni się opiekują tymi zwierzętami, karmią, więc też mają taki element rozwojowy, tak? Uczą się funkcjonowania i to naprawdę te zwierzęta naprawdę są tam bardzo ważne i potrzebne. Wiemy, że jako stowarzyszenie pomagacie mocarzom w dłuższej perspektywie, ale z pewnością jest taki dzień, ten dzień, kiedy właśnie będziecie zawozić dary tam do ośrodka. I chciałam, żeby Pan opowiedział, bo my wiemy, że ten dzień jest bardzo kolorowy, radosny. Właśnie są takie atrybuty, jak czapka mikołajowa, tak, dzwonek. Po prostu jedziecie tam takim korowodem mikołajowym i wnosicie też dużo radości od siebie. Niech Pan trochę o tym opowie. Tak, to jest naprawdę piękny, wyjątkowy, wspaniały dzień. Co roku w ogóle akcję staramy się zorganizować z kimś innym, z innym stowarzyszeniem, z innymi osobami, zachęcić szkoły do pomocy, inne osoby. I te osoby wnoszą też dużo radości właśnie w ten dzień przekazania tych darów, ponieważ co rok każdy wymyśla coś innego. Staramy się jechać też tym dzieciom jakby sprawić trochę takiej jakby rozrywki, tak? Takiego magicznego czasu przed świętami Bożego Narodzenia, są to Mikołajki, aby te dzieci też właśnie poczuły tą magię już świąt, tak? Mikołajkową. Dlatego też przebieramy się, zakładamy czapki świętych Mikołajów, Mikołaj też na pewno będzie. Pani Lidia tutaj z Limonkowa bardzo nam pomaga, organizując całą jakby choreografię, są balony, tak więc naprawdę tych atrakcji jest co niemiara. Piękny dzień. W tym roku wyruszamy 3 grudnia z ulicy Mostowej 4 w godzinach porannych. Myślę, że będzie tak samo efektywnie jak we wcześniejszych ubiegłych latach. Do końca nie chciałbym mówić, co będzie, ale mamy już zaplanowane. Na pewno będzie Mikołaj,
Będą piękne stroje, będzie atmosfera świąteczna, radosna i przede wszystkim taka ciepła, ciepła, rodzinna, bo... Taki bo to jest dom mocarzy, bo to jest tak, taka akcja właśnie, taki jest dom mocarzy. Jadąc tam naprawdę otrzymujemy dużo ciepła i też to ciepło chcemy tam zawieść. Teraz jest ten moment, kiedy może się Pan jeszcze zwrócić do tych, którzy nas oglądają. O co w tym roku do nich apelujemy? Tak, w tym roku takim naszym drugim głównym celem jest wyjazd podopiecznych z Mocarzewa na turnus rehabilitacyjny. Jest to o tyle ważne, że osoby takie najbardziej potrzebujące właśnie pomocy, które na dobrą sprawę nie były jeszcze nad morzem, być może będzie to dla nich jedyny wyjazd, chcieliśmy zapewnić im turnus rehabilitacyjny w domkach w porozumieniu z siostrami. Na ten cel zbieramy pieniążki. Chcielibyśmy, aby co najmniej grupa 4-6-osobowa osób, gdzie siostry są właśnie rodzinami typowo już zastępczymi dla tych osób, wyjechały na taki turnus rehabilitacyjny, poprawiając swój stan zdrowia, tak? Na ten cel na stronie pomagam.pl założyliśmy zbiórkę Dar zdrowia dla mocarzy. Wystarczy na pomagam.pl albo na Google'ach wpisać Dar zdrowia dla mocarzy i odnaleźć taką zbiórkę. I wpłacić, dokonać takiej wpłaty pomocy, tak? Może być to złotówka nawet, z 2 zerami na przykład, tak? Czy z 3, też byłoby to bardzo, bardzo fajne. Tak, w tym roku cel idzie nam troszeczkę słabiej, nie ukrywam, ale mam tutaj nadzieję, że dzięki Państwu, dzięki Państwa pomocy, Państwa wielkim sercom uda się ten cel zrealizować. Jest to ważne dla tych osób, gdyż tak jak wspomniałem wcześniej, niektórzy no w ogóle nie byli nad tym morzem, w ogóle nie widzieli, dla niektórych będzie to być może jedyny taki wyjazd. Tak więc myślę, warto sprawić im taką radość i ten dar zdrowia im podarować. Zresztą jak nazwa zbiórki mówi, dar zdrowia, tak? Jest to typowo taka pomoc rehabilitacyjna. Chcemy im podarować jakby tego troszeczkę zdrowia, tak? Dzięki właśnie temu turnusowi rehabilitacyjnemu. My bardzo zachęcamy Państwa do wsparcia tej akcji, ponieważ jak można było usłyszeć, jest naprawdę wartościowa i ta pomoc każdego roku jest wyjątkowa. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Zapraszamy do pomocy.